Witam. Kolejny dzień, kolejne postępy na budowie. Już praktycznie jedna strona jest pokryta dachówką dachu. Mamy już pasy nadrynnowe. Także fajnie to wygląda. Dachówka ładnie się komponuje z obróbką blacharską, z blachą, z rynną. No tutaj jeszcze dojdzie jedno okno dachowe. No, jutro przychodzą panowie, przenoszą rusztowania na drugą część dachu, na tamtą z drugą stronę i będą sobie dawać membranę i łacić. Także powoli będą działać na drugą stronę. Na razie też jeszcze z takich rzeczy brakło mi 14 metrów bieżących deski okapowej. Kurde, i właśnie będę musiał gdzieś załatwić też to. A jak nie, to może coś z deski szalonkowej się wytnie, myślę. Nie ma sensu kupować, nie? Dobrze wyciąć, elegancko zaimpregnować i też będzie. Akurat takie deski, takiej szerokości chyba mam. Ewentualnie jak są ciut za szerokie, to się dotnie, panowie mają maszynę, to sobie przytną, nie? Tu jeszcze jestem w przyszłej kuchni. Majster, tak na jednym filmie ostatnim widzieliście, z dachu mamy pustaki wentylacyjne wymurowane od stropu w ścianie szczytowej w górę. Tutaj przepuściłem sobie w jednym pustaku wentylacyjnym, w kanale wentylacyjnym rurę 110 i tutaj dałem od dołu kolano 90 stopni i tu już będzie sobie wychodzić, tutaj jakiś wypust się zrobi i będzie połączenie do okapu. No a tutaj tak jak widać od góry jest wsadzona rura, ją będę musiał dociąć, może żeby połączyć to z tym kominkiem wentylacyjnym, który będzie już w dachówce, co nie? To zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Także jakoś to myślę, wydaje, że uda mi się to zrobić i będzie ok. Dobra, mamy już skończony dach. Tak się prezentuje od strony podwórka. Jedno okno dachowe zostawiliśmy, bo były na tej stronie trzy w projekcie. Zostawiliśmy jedno, no też z uwagi na koszta, na ceny, ale też stwierdziliśmy, że nie potrzebujemy więcej okien w pokojach. Jedno tutaj zostało środkowe w pralni. Tam mamy też odpowietrznik czy napowietrzacz do kanalizacji, ten grzybek. No i komin. Komin jest obrobiony blachą trapezową T8 dokładnie. Mamy pozakładane rynny. Tu panowie pozakładali nam kolanka. Na razie rur spustowych nie montowaliśmy, chociaż mamy już też kupione razem z dachem. Na razie panowie doradzali, żeby po prostu nie zakładać, z tego względu, że jak w przyszłym roku będziemy sobie docieplać dom, co nie, no to będą przeszkadzać i tak by trzeba było to wykręcać. Dachówka, przypomnę, to Meyer Holsen, model tandem w kolorze grafit, dokładnie grafit angoba krystaliczna. Tutaj widzicie obróbkę z boku, też fajnie to wygląda, podoba nam się. Teraz przejdę naprzód budynku. Z przodu mamy jedno okno też. Okno to jest w łazience firmy Roto. Zamawialiśmy okna firmy Roto łącznie z dachówką tutaj w tej samej firmie. Mamy trzy kominki. No i wyłaz dachowy. No i komin, co nie? Komin tutaj jest dymowy plus dookoła 11 wentylacji. Nie 11, co ja mówię, 7. Mamy komin dymowy i dookoła 7 wentylacyjnych kominków. Na razie ta dachówka jest trochę zakurzona, bo już od dłuższego czasu nie padał deszcz. Ale jak deszcz popada, to trochę te brudy wszystkie budowlane, myślę, zmyje i będzie ładnie się to prezentować. Chociaż już jest ładnie, jesteśmy zadowoleni. Rynny mamy z firmy Budmat w kolorze grafitowym, co nie. Blacha płaska do obróbki też jest w kolorze grafitowym, tylko troszkę z innej firmy. A z jakiej, to nie pamiętam. Wszystkie konkretne dane powiem wam przy
kosztach z dachu. Nagram następny filmik, będzie o kosztach, jakie ponieśliśmy przy dachu. Na razie powiem wam szczerze, tak wstępnie wyliczyliśmy sobie, że wyszło całkiem nieźle. No, zakładaliśmy troszeczkę więcej, że nam wyjdzie. Także budżetu nie przekroczyliśmy kolejny raz, na kolejnym etapie. Także jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Najważniejsze, że zostało nam jeszcze na okna. No i z tych pieniędzy, co nam na razie zostało, to jesteśmy w stanie sobie zakupić okna. No i fajno jest, nie żono? No. Tak to wygląda na poddaszu od środka. Tutaj jest okno w pralni. Już muchy oczywiście się do niego dobierają. Musimy pościągać te folie, bo jak zostawimy je na dłuższy czas, to może być problem wtedy z ich ściągnięciem. Wiadomo, wszystko jest brudne, ale to się będzie jeszcze myć. Tutaj mamy logo producenta. Jest uchylne. O, taki coś. Mamy taką szczelinkę. O, tutaj teraz nie będzie widać. Można sobie otworzyć. Tutaj na górze jest taki wywietrznik. Można go też przymknąć. No właśnie, te okna zamawialiśmy z wywietrznikiem. Rama jest plastikowa. Do mokrych pomieszczeń raczej właśnie polecają plastikową. Z drugiej strony mamy takie samo okno. Ono jest w łazience. Jeśli chodzi o czas roboty, to panom zajęło to jakieś 3 tygodnie. No, przy dachówce troszkę roboty jest jednak, dlatego więcej się też płaci za robotę, co nie? No. Ale myślę, że było warto. Jesteśmy zadowoleni, żona też, co nie? Zadowolona jesteś. No, tu jeszcze widać w góry wyłaz dachowy. Także myślę, że to na dzisiaj już tyle. Następny film, tak jak wspomniałem, będzie o kosztach. Tam wszystko dokładnie powiem, co i jak. Ile materiału poszło, jaki materiał. No i ile wydaliśmy pieniędzy na tą naszą konstrukcję dachową i pokrycie. Dobra, to już na tyle w tym filmie. Zapraszamy do subskrybowania kanału. Śledźcie nas na bieżąco, dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się film podobał. No i trzymajcie się. Cześć! Cześć.